Witam Was i zapraszam na kolejną teorię na temat piątej generacji My Little Pony, czyli m.in. świata My Little Pony Nowe Pokolenie oraz My Little Pony Make Your Mark. Nie do końca pamiętam tytuł polski, bo dzisiaj omówię jedną z tych postaci, które były antagonistami, tak jakby. Bo będzie to postać, która jak dotąd pojawiała się tylko w wizjach głównych bohaterów serialu My Little Pony Przyjaźń to Magia. A chodzi o to, że... Ta postać nie została wykorzystana praktycznie, bo gdybym tylko chciał, to mógłbym umieścić ją w odcinku kolejnym o bezużytecznych postaciach z kreskówek. Swoją drogą, dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, bo to, jak Daybreaker została niewykorzystana, może świadczyć o tym, że była bezużyteczna. Bo zła wersja Celestii może być świetnym antagonistą, biorąc pod uwagę, że przynajmniej według mnie, że była ona nauczycielką Twilight Sparkle i być może dla Sunny, czyli głównej bohaterki My Little Pony Nowe Pokolenie, mogłoby być to trudne do zniesienia, jeśli chodzi o odbiór tego, że była ona mentorką Twilight, która stała się bohaterką kraju, a teraz Celestia jest po tej drugiej stronie barykady. Jest ona kimś złym. No i myślę, że mogłoby to wyglądać na tej zasadzie, że Daybreaker mogłaby być jednym z tych głównych antagonistów obok takich postaci jak Król Sombra. Choćby Król Sombra, który z tego co mi wiadomo, podobno nawet pokazał Twilight w jej wizji postać Daybreaker, więc według mnie nic nie stoi na przeszkodzie, a przynajmniej nie powinno, na tym, aby Daybreaker była jedną z głównych antagonistów w generacji piątej. Weźmy pod uwagę, że przecież nie wiemy, co się stało z całą czwórką księżniczek po zakończeniu poprzedniego serialu, w tym z księżniczką Celestią. Więc myślę, że Daybreaker mogłaby być jednym z głównych antagonistów nowej generacji i nadchodzącego serialu, który być może wyjdzie już w przyszłym miesiącu na platformie Netflix. A na koniec chciałbym znać Wasze zdanie na temat tego, jak mogłaby wyglądać, jak Daybreaker mogłaby być świetnym antagonistą, czy mogłaby być świetnym antagonistą, jak mogłaby wyglądać jej rola w nowym serialu i nadchodzących filmach. I to by było na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!